Za nami Dzień Tradycji Rzeczypospolitej to wydarzenie, podczas którego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej można podziwiać popisy huzarzy, ich umiejętności jest i kunszt we wodaniu bronią oraz rekonstrukcję bitwy pod chodowym z 1964 roku nazywanej polskimi termopilami. Podczas wydarzenia mogliśmy oglądać sokolników walki polską szablą bojową, jazdę pocztu Dam Husarskich, lekkiej jazdy tatarskiej oraz Tańca Staropolskiego. Oczywistością był też szósty ogólnopolski podlaski turniej husarski imienia Stefana Mikołaja Branickiego w ramach Podlaskiej Ligi Husarskiej.